Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj w trochę innej konwencji i to z dwóch przyczyn, a właściwie w eksperymentalnej, bo po pierwsze będzie Eksperymentalnej. eksperymentalnej, ponieważ będzie dwóch łysych. Nie ma Mariusza, a ja upodobniłem się do Sławka. No a drugi element jest taki. Owłosieńca nie ma. O, włosienica nie ma, tak jest. A drugi element jest taki, że świeżo zawróciłem z wakacji, naprawdę bardzo świeżo i dopiero się loguję do tej rzeczywistości, więc to będzie trochę, Sławek mi opowie, co tu się dzieje. Zobaczymy, jak reaguje kosmita, który dopiero przyleciał na planetę Polskę, do planety Polska. Słuchaj, chyba najważniejszą rzeczą w tej chwili, którą jeszcze żyją, wczoraj przede wszystkim żyli, ale jeszcze żyją Polacy, jest niejaki pan Bartłomiej na literkę C, bo tam się już prokuratura zaczęła z nim. A już nie wolno mówić, że to Bartłomiej Ciążyński. Nie wiem właśnie, czy wolno, no, ale Ale chyba to możemy mówić, jeszcze dopóki nie może mówimy o tym, że był nie. wiceministrem. To możemy mówić i był wiceministrem. A teraz porozmawiajmy o Bartłomieju C, który stał się Bartłomiejem C od Ale wczoraj. jeszcze chyba można mówić Ciążyński, bo mu nie postawiono zarzutów jeszcze chyba. Może postawią, a może nie wiadomo, nie? Może się okaże, że jest niewinowaty. Ale jest to postać przedniego sortu po prostu, ponieważ pokazuje tam w nim, jak w soczewce skupiają się problemy świata naszego i naszej pięknej ojczyzny. Słuchaj, koleżka jest radcą prawnym, uwikłanym w politykę lewicową jest taki bardzo teraz No. koalicja i pan po prostu zarabiał 40 tysięcy złotych miesięcznie, około 40 tysięcy złotych miesięcznie w pewnej takim ośrodku naukowym. Nie? On z nauką nie miał nic wspólnego, ale jak powiedziała szefowa tego ośrodka, nakazano jej, przyszedł koleś, powiedział, że szefie, że nakazał jej zatrudnić tego kolesia, tego pana Bartka Ciążyńskiego. Ale ona mówi, że on się nie nadaje, on nie ma jakichś kwalifikacji, kompetencji dotyczących tego, co my robimy. A on mówi, że jednak należy. No i tutaj jest taka bardzo ładna sytuacja, ponieważ należało go zatrudnić, ale jednocześnie, ponieważ zmniejszono budżet, to trzeba było zwolnić tam około 30 pracowników. Czyli 30 ludzi, którzy mieli kompetencje, którzy mieli się zajmować polską nauką, komercjalizacją polskiej nauki między innymi, zwolniono, wywalono na zbity pysk. 30 osób, a zatrudniono jednego, ale żeby nie miał tak słodko, to dano mu samochód służbowy. Bo każdy musi nosić swój garb, prawda? I swoje kłopoty. No więc dano mu ten samochód służbowy. No i tam jeździł sobie tym samochodem służbowym, tam sobie przytulał co miesiąc te 40, nie? Można przeżyć. Nie, za 40 to można przeżyć. Jak czego oszczędnie gospodaruje mieniem, nie? No i on tam sobie przeżywał, ale ponieważ Śmiszka z lewicy wyekspediowano, wyborcy go wyekspediowali do Parlamentu Europejskiego, to trzeba było kogoś z lewicy dać na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. No i padło, nie było losowanie może, albo może jakieś trzy karty, nie? Padło na pana Bartka, Bartłomieja Ciążyńskiego i że on będzie tym wiceministrem. Chyba się nie ucieszył, ponieważ taki wiceminister tam z dwie dychy zarabia, nie? No ale trudno, za dwie dychy też można przeżyć, przechodząc na dietę chyba, nie? I też miałby służbowy samochód, ale już by go wozili już, nie? Już by go wozili. I teraz myk jest, nie? Bo on został chyba 5 lipca, jak dokładnie pamiętam, został tym ministrem, wiceministrem sprawiedliwości. No i poczuł się zmęczony po niespełna tygodniu. Czy tam po tygodniu. I wtedy, jak on już był taki zmęczony tą pracą, to pojechał sobie na urlop. A teraz uważaj, bo to jest bardzo ciekawe, nie? Bartłomiej. Pojechał sobie na urlop, ale pojechał na urlop samochodem służbowym ze starej pracy, którego nie zdał jeszcze, nie? Gdzie już nie pracował. No i do Słowenii pojechał sobie na urlop, jak się okazało. I tak sobie jechał, ponieważ jest oszczędny, dba o budżet domowy, to nie można mu z tego robić przytyku. To pan tankował samochód płacąc kartą służbową. Brawo. No i tam się dowiedzieli dziennikarze Wirtualnej Polski, tam jest taki Słowik, nie, on niedobry jest, Słowik jest Oj, tak. Ten niedobry. Słowik to zupełnie się nie zachowuje tak, jak się powinien zachowywać. Naprawdę, ten Słowik niedobry. No i oni się tam dowiedzieli, między innymi Patryk sobie się. Roboty w Onecie nie dostanie. Nie, chyba. I u Giertychach też chyba nie dostanie pracy, nie? No i się tam. Piński go nie weźmie do zreformowanej ponownie telewizji. Nie, o nie. Pepiński go nie weźmie na pewno. No i jak już, słuchaj, zapytali go, czy to on tam płacił tą kartą służbową, to pan Bartłomiej Ciążyński powiedział, że nie,
że ze swoich płacił i że przedstawi dowody, że ze swoich płacił, nie? Ale po tam kilkugodzinnym namyśle zobaczył, że tych dowodów jednak nie ma, a karty, tym bardziej karty służbowe, zostawiają ślad. I zadzwonił, że jednak w tej służbowej płacił, ale że oddał. Nie? Ale to znaczy, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że, nie oszukujmy się, mamy historię, w której pan wiceminister sprawiedliwości właściwie kradnie publiczne pieniądze. To jest coś absolutnie niesamowitego. No dobrze, Sławek, ale... Ci powiem, bo jeszcze na koniec jest bardzo ciekawe. On występuje z Czarzastym Włodzimierzem na konferencji prasowej, gdzie się podaje do dymisji i on mówi, że on popełnił błąd. Nie, że ukradł pieniądze, tylko że błąd popełnił. Nie? Błąd to moim zdaniem, nie wiem, jak chcę wykręcić czyjś numer telefonu i tam mi się palec omsknie, to zadzwonię do kogoś innego, to jest błąd. Nie? Ale jak chcę, przepraszam, wydymać państwo na pieniądze, to chyba nie jest błąd, wydaje mi się, tylko, przepraszam, dymanie państwa na pieniądze. Ale dalej jest ciekawe, tu już kończąc, pan Bartek powiedział, że on, uważaj, trzymasz się tam czegoś, no. Że on nie miał świadomości, że nie może tak robić. Teraz sobie wyobraź, koleś jest radcą prawnym, miał być wiceministrem sprawiedliwości, rozumiesz? I klei facet publicznie głupa, że nie miał świadomości, iż płacąc kartą służbową za prywatną podróż, czyli po prostu no, okradając polskie państwo, że robi coś nagannego. I taki koleś miał być wiceministrem sprawiedliwości. Był, ale już nie jest. Teraz na lewicy trwają poszukiwania następnego koleżki, który może będzie miał samochód służbowy. Widzę tam, Sławek, złamanie dwóch zasad. Jednej łacińskiej, rzeczywiście ignoratia iuris nocet, że nawet jak będąc radcą nie wiedział, że nie wolno brać nic swojego, to jednak mu nie pomogło. Pytanie, czy mu pomoże prawnie. Drugiej zasady rosyjskiej, tyszej idziesz, dalsze budujesz. Ponieważ jakby sobie siedział tam wcześniej w tej nauce, to byłby takim znanym naukowcem i robił takie badania, odbierając tą kasę i pewnie jeżdżąc po świecie. I to nie tak, nie do słowa, nie do Słowenii i nie za takie pieniądze i mógłby sobie spokojnie funkcjonować. I teraz zmierzam do finału tej historii, bo ta historia rzeczywiście zatoczyła wielkie kręgi. Wczoraj w trakcie międzylądowania w Dubaju, wyobraź sobie, że wychodzę na lotnisku, a to wszyscy o nim mówią. Nie, no żartuję oczywiście, no ale odpaliłem polskie media, tak naprawdę trochę je śledziłem. Rzeczywiście zdziwiło mnie, jak ta historia, jaką wielką rolę odegrała, ponieważ no, z tego, co opowiadałeś, nie jest to facet, któremu pożyczyłbym na przykład 200 zł na paliwo, a jakbym pożyczył, to zakładałbym, że raczej mi nie odda, prawda? To trochę na tej zasadzie. No, 2 dychy to może bym mu dał, bo wtedy bym sprawdził, ale 200 zł to już chyba bym mu nie dał. Ale mnie uderzyło w tej historii jeszcze jedno. Otóż to, że ona się zgrywa w czasie z wielkim rozliczaniem PiSu, który kradł, nadużywał, ale właśnie funduszował sobie sprawiedliwie, niesprawiedliwie i teraz są te wielkie rozliczenia PiSu, a tutaj benz, wielki prezent dla tych wszystkich pisiorów okropnych w postaci pana Bartka, nie? Ale pan Bartek... A ja się nad tym zastanawiam, drogi Sławku, czy to jest prezent dla pisiorów w postaci pana Bartka? Teraz parę rzeczy, które jak tak ciebie słuchałem i troszkę sobie o tym wcześniej czytałem, to parę rzeczy zbudziło moje wątpliwości. Po pierwsze, pan Bartek, jak sam zauważyłeś, jest od Czarzastego z lewicy. Po drugie, no, pan Bartek machnął na kartę służbową do tam na Bałkany samochodem służbowym. Nieładnie, ale tak szczerze, tak szczerze mówiąc, to w rządzie mamy tak. No, premier, którego syn w swoim czasie pracował w spółce, która była na pośrednim stanowisku, ale konkurencyjna dla lotu, który to lot miał być zniszczony. Ale on nie był wtedy, on był bąkiem, to trzeba pamiętać jako... To powinien zmienić nazwisko. On był bąkiem wtedy. No. To on powinien zmienić nazwisko, zamiast Ciążyński, Bąkowski na przykład. A... No...
Minister spraw zagranicznych, drugi gwiazdor tej formacji, pamiętasz kilometrówki Sikorskiego? To nie ja, to Gazeta Prawna pisała symbol cwaniactwa i obciachu. Po 100 tysięcy euro rocznie, czy tam dolarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich lobbying. No tego typu rzeczy się dzieją. No a co ty powiedzieć? Lądowałeś tam wczoraj, mówiłeś, tak? Słucham? A ty tam lądowałeś wczoraj. Tak, to wszyscy też tam pamiętają. Mówią, że bardzo im dobrze się przydają usługi pana Sikorskiego i on ich tam uczy demokracji. Tam na lotnisku szejkowie podchodzą i mówią, o Polacy, jak ktoś międzylądowuje albo nieszczęśliwie jedzie do Dubaju, to wie, że wszyscy się kłaniają w pas i mówią, że pan Sikorski nauczył ich tam demokracji i zasad europejskich. O. Unię Europejską przywiózł do Emiratów Arabskich i do Kataru także. No ale kolejna... Pamiętasz, kilometrówki, branie tej kasy, no ale kolejna sprawa. No znowu, no facet, jakiś cwaniak, przejechał się do Słowacji za kartę służbową, do Słowenii na kartę służbową, co się zdaje się, szczerze mówiąc, dość powszechnie zdarza ludziom. I teraz uwaga, jego szef. Ty, ale on tam już nie pracował, Wiktor. To jest numer. A to trochę nie, to tym bardziej nieładnie. To tym bardziej nieładnie. No dobrze, ale co? Ale tylko teraz skala afery, Sławek. Skala afery na tle tego, co wyrabiali w Polsce Tusk i Bodnar. Na tle wyników Orlenu, które są, gdzieś się zgubiło 10 miliardów, tak, zysków Orlenu rok do roku. Na tle likwidowania de facto przesyłki tej opcji paczek orlenowskich, tak, co jest ewidentnym wzmacnianiem impostu i właściciel impostu, pan Brzoska, się cieszy z tego, jawnie mówi, że się cieszy z tych decyzji, tak. Też by się cieszył. No, trudno mieć do chłopa pretensje, że rozwala się, sama z siebie rozwala mu się konkurencja, tak. No, generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z tego typu rzeczami. Rosnące ceny prądu. Pani Henik-Kloska walcząca... Ja rozumiem twój tok rozumowania, ale chcę ci jedno uświadomić. Oczywiście, ty pokazujesz, bo to taka mała sprawka, nie? Nie, to rozumiesz, dom jest... A tam są wszędzie szaleją lwy, a my się zajmujemy jakimś konikiem polnym, no. Ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Bo jak ty jesteś nieuczciwy w takich małych rzeczach, w takich pierdółeczkach, rozumiesz, jak cię przyłapią na to, że na tym, że ukradłeś po prostu, nie wiem, długopisik, nie? I że masz takie ciągoty, no to ty nie możesz być wiarygodny w dużych rzeczach. No jeżeli koleś się połaszczył, bo tak naprawdę no, próbowaliśmy to... No to pasował do tej ekipy. Ale on się mógł połaszczyć na kilka stów, rozumiesz? Na kilka stów. Kiedyś to na takich ludzi mówili, no jady, nie? Że jadł, no jady, nie? Ale ja nie powiem, co mówi. Ale nie można tak, no kurde, no człowieku, no jak... Iż patrzę na tego Sikorskiego, tam brał po te tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy... Ale kilometrówka to był jakiś stary Volkswagenik, na który sobie przycinał dodatkowo, przynajmniej z tego, co media pisały, z tego, co pisał Dziennik, Gazeta Prawna, to przycinał sobie jakieś drobne pieniążki na kilometrówkach na samochód, który wedle świadków stał w garażu i w ogóle nie jeździł. To chodziło o tego typu pieniądze, 20 parę tysięcy. Chyba Golf. Wiktor, widzisz, jak daleko zaszedł. Czy my nie powinniśmy rozpoznać... No to ten chciał tak samo i co? Ten chciał tak samo, Sławku, drogi. Ja chyba jakieś kilometry... Chociaż nie, no ja mam na jednoosobową działalność gospodarczą samochód, więc chyba nie mogę rozpisać sobie kilometrów tak za bardzo. No dobrze, ale mi się wydaje, że dla pana Tuska, premiera, to chyba samo szczęście. Po pierwsze dokopał lewicy, po drugie pokazał, jaki on jest stanowczy, jak powstrzymuje gigantyczną korupcję, która... Jak nikt nie będzie kradł u niego. Ale tam był taki komunikat, błędy się zdarzają. To błędy. Oni mogą rozwalić tą Orlen paczkę, mogą nie zbudować elektrowni, CPK, różnych innych rzeczy, ale oni ostentacyjnie przez tydzień będą wieszać chłopa, który przejechał się do Słowacji na kartę służbową. Słowenii. No, a to różne kraje. Słowacja jest tutaj, a Słowenia to jest ponad 1000 kilometrów. A to też bez sensu, tak samo się nazywa, to łatwo pomylić. Ale 1000 kilometrów to na jednym baku można w samochodzie zrobić. Nie, tam ze Słowenii do Słowacji jest bliżej niż 1000. No dobrze. No tak, ze Słowacji. No, ta. No dobrze, drogi Sławku. A co się jeszcze działo, bo ja słyszę też, że są dużo większe nieprawidłowości. Usłyszałem najpierw, że było 100 miliardów, a teraz, że jest już tylko 12 miliardów, to spada. Nie, było 3 chyba miliardy. Nie, było 100. Jak wyjeżdżałem, premier mówił o 100 albo po wyjeździe.
Było 100, ale że 3 są i że resztę to się bada, nie? A czy mnie bardziej uderzyło, nie wiem, czy ty byłeś jeszcze w Polsce, czy nie, że pan premier powiedział, że będzie takie jesienią, będzie takie zgromadzenie, takie opublikowanie, takie unaocznienie, takie zerwanie kurtyny, aby ludzie mogli obejrzeć plan rządu i wielka narracja będzie jesienią. Mnie uderzyło właśnie to, że generalnie rząd będzie mówił, jak będzie rządził jesienią, bo teraz Po nie rok po roku. bo no, Rok nie przez wiem. rok, ale to dokładnie nic raptownie, nic gwałtownie. Bardzo dobrze, rząd zaczął rządzić i przez pierwszy rok przygotowywał się do tych rządów. Znaczy, Teraz bo ogłosi raport, potem 3 lata będą konsultacje społeczne, a za 3 lata przedstawią wnioski z tego i zaczną rządzić naprawdę. mnie się wydawało do tej pory, że generalnie co do zasady jest tak, że ludzie wybierają tę formację, która przekaże im, pokaże im, obwieści najlepszy program. I ten program będzie w miarę możliwości dość szczegółowo sformatowany, przedstawiony i wypunktowany. I wydawało mi się, że sam Donald Tusk coś takiego zrobił i że to było te 100 konkretów. Ale teraz okazuje się, że te 100 konkretów to chyba była jedna metafora wielka. Tam chyba 3 konkrety dowieziono z tej stówy. Tych najważniejszych, niestety, te 60 tysięcy złotych, na przykład kwota wolna od podatków, czy tam benzyna po 5,19, czy będziecie płacić niższe rachunki, to jeszcze też Leszczyna mówiła za prąd, że głosujcie na. I to, że nie dowieziono tego, nie? I się raczej chyba nie dowiezie, bo się nie będzie teraz jesienią mówić. Platforma Obywatelska nie będzie o tym mówić, już nie mówię o w ogóle aborcji, czy w ogóle, tak nie będzie tego, to już możemy zapomnieć. Ale będzie się mówiło o czymś innym, o jakiejś wielkiej, innej, nowej narracji, której domagała się między innymi redaktor Wielowiejska z Gazety Wyborczej, że premierowi byłaby potrzebna i ona tak napisała Czyli nawet. chodzi o taki Też. instruktaż. Już wiem, po co jest ta narracja. To jest bardzo dobre, bo jednak premier postawił w trudnej sytuacji tych dziennikarzy, którzy go wspierali. Bo oni tam pisali, że premier zrobi różne rzeczy i potem zostali tak trochę ze swoimi wybitnymi piórami w nocniku. No bo później Platforma nic z tego nie robiła. I teraz, jeżeli, to też nie zawsze, SMS nie zawsze dojdzie, albo wyśle Grasi jednego SMS-a, tam jakiś tam arabski, czy tam inny drugiego, to sprzeczne, chaos się robi, ci dziennikarze robią z siebie idiotów, piszą nagle wszyscy to samo na Twitterze, no to słabo wygląda. I teraz, jak będzie taka narracja, to redaktor Wielowiejska i inni dziennikarze będą mieli gotowe już jakby wzorce, co pisać. Będą mogli tylko przeklejać. To jest dość łatwe, jak to robić, bo jeżeli będą uzasadniać politykę rządu, to po prostu, szczególnie pan Patryk Michalski jest taki, to on jest bardzo dobry w takich rzeczach, to wystarczy z tej narracji, jak to będzie opublikowane, przekopiować fragment, wrzucić najpierw do czata GPT i poprosić go, żeby zmienił co trzecie słowo, to nie będzie plagiatu. I potem można to od razu wkleić jako komentarz do internetu. I to będą takie, od razu będzie można tłumaczyć ekonomię, politykę rządu, wszystkie inne rzeczy. Więc to jest bardzo ważny dokument. Dobrze, że powstaje, ale ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. Dobrą, która się dzieje, która jest najważniejszym jednak elementem od roku tej władzy, rozliczenia. Bo te rozliczenia rosną, tak? Już jest 100 miliardów. Teraz słyszałem, że jest 13. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taką prawidłowość, że każde wydatki publiczne, no generalnie jest tak w państwie, że jak jest premier, powiedzmy, i minister finansów, różni ludzie, którzy, czy tam rozwoju, różni ludzie, którymi zarządza ten premier, to ich podstawową pracą jest to, że oni organizują budżet, a także inne dochody państwa publiczne i potem za ich sprawą, przy pomocy tych pieniędzy zarządzają, wydając je na to, na coś, a to na coś. I jak premier odkrywa, że na coś zostało wydane, to pisze natychmiast tweeta, a Mateuszu ukradłeś. Czyli tam, 14, no, 14 miliardów teraz te afera amunicyjna. i to jest historia afery amunicyjnej. Tak, Mateuszu, chciałeś wydać na fabryki amunicyjne w Polsce, czyli ukradłeś. I teraz moim zdaniem to Tusk jest dalej bardzo łaskaw i ja mu podpowiadam, że generalnie rzecz biorąc, nie tylko budżetowych, ale suma całych wydatków państwa, generalnie rzecz biorąc wydatków publicznych, które się odbywają w Polsce, to jest mniej więcej 1,5 biliona. Więc proponuję, żeby po prostu Donald Tusk ogłosił wreszcie, finalnie, ale to może do tego dojdzie dopiero przed następnymi wyborami, że Mateusz ukradł, pół Mateuszu ukradłeś, ty i twoi kolesie, 1,5 biliona, ponieważ tyle państwo i wszystkie inne
elementy publiczne wydały. No co prawda tam wchodzą w grę też samorządy, czyli trzask. No to się tam paręset miliardów trzeba z tego odliczyć. Taką sumę w sumie można oskarżyć rządzących o to, że ukradli, skoro wszystko, co wydają, to jest kradzież. Ja się zastanawiam, czy ktoś jeszcze łyka tą, poza jakim Harłukowiczem, tę narrację Tuska. No, Harukowicz jest takim dziennikarzem bardzo, bardzo ważnym dla Onetu, wcześniej dla Gazety Wyborczej. Niektórzy twierdzili, na przykład ja miałem takie podejrzenia, że on po prostu przepisuje kwity, które dostaje ze służb, ale to nie wiem, czy to było słuszne, może jednak. Nie, chyba by nie zrobił tego. No nie. Prowadzę tam swoje słowa. Bo tam redaktorzy pilnują, wiesz, czy takie robią. Ja tej afery o 14 miliardach tak do końca nie rozumiem, no bo nie mamy jednak fabryki amunicji i co mielibyśmy dostawać od Niemców? Znaczy, Onet pisze, publikuje taki materiał wtedy, kiedy zaczynają ludzie rozmawiać, nie wiem, czy ty byłeś, czy nie byłeś, czy wiesz o tym, że powstał taki sondaż, w którym ponad 60% Polaków uważa, że Tusk nie realizuje swoich obietnic wyborczych. No to jest taka czerwieniąca kartka dla Tuska bez wątpienia. No i teraz właśnie ten sondaż. Tusk potrzebuje tych pozostałych 40%, także spoko. Może. A nie, tam 30 coś jest chyba, że realizuje. Ale sytuacja jest taka, że ludzie, jak zapytasz kogoś, bo ja przeczytałem ten materiał, ja nie wiem za bardzo, gdzie jest problem, nie? Że problem jest, że nie wybudowano tej fabryki, no okej, okay, to jest problem, pewnie wcześniej trzeba było produkować, no ale to też nie było wojny na Ukrainie, więc można się zastanawiać, czy można było wcześniej, czy nie, czy trzeba było pakować te pieniądze, czy można było jednak gdzie indziej je lokować. Pewnie trzeba było. Natomiast informowanie, że Morawiecki miał te pieniądze ukraść, znaczy z jakiego powodu, nie? Informuje się o takich rzeczach, na jakiej podstawie formułuje się takie wnioski. To jakby kompletnie dla mnie nieprzekonujące i celowo tak niby pogmatwane, że gdzieś jakieś prywatne firmy, że ktoś miał coś zarobić, żeby to było nieprzejrzyste też z samym artykule. No dla mnie, znaczy nic z tego nie wynika, nie mam kompletnie zaufania do autora, bo czytałem wielokrotnie jego bajdurzenia, też dotyczące mojej osoby między innymi, też w różnych sprawach. I no nie chwalił się? No nie, jednak po prostu no bardzo bym się zastanowił nad tym, ale zauważyłem coś takiego, że poszła fala komentarzy po tym materiale. Proszę bardzo, a stało się, ale jak się zapytasz kogoś, no dobra, ale właśnie co się stało, nie, że gdzie jest mechanizm tego oszustwa, wałka, czy próby wyłudzenia, no to tak nie bardzo to. No ale zwróć uwagę, to jest chyba taki mechanizm, że rzucamy, znaczy to jest trochę znak tego, na ile ci redaktorzy cenią swojego czytelnika, a Tusk swojego odbiorcę. No bo korelacja jest oczywista, tak? Wrzuca to medium, podaje piłeczkę premierowi i premier mówi: Mateuszu, tam ukradłeś 100 miliardów, tak? Tak. I za każdym razem ten sam redaktor Harłukowicz publikuje jakieś kwity. To jest takie trochę bezsławne. No ja czytałem uważnie te kwity dotyczące Obajtka. To były takie jakieś powyrywane kawałki bez ładu i składu i zaraz potem ruszają ci, co wiadomo, ci sami tam na Twitterze i tak dalej, czy tam na X-ie, że afera stulecia, a teraz to już w ogóle straszne, trzeba to wyjaśnić, a następnie Tusk, że to potworna afera, jeszcze czegoś takiego nie było. I to trochę trwa i potem nic się z tego nie dzieje w gruncie rzeczy, bo to są jakieś skrawki, to jest taki jakiś strumień świadomości właściwie, a nie konkretna już opowieść o tym, co się złego stało, tak? I to jest taki model, który chyba dosyć działa, bo co ma zostać w tym odbiorcy? W tym odbiorcy już nie ma zostać logiczne uporządkowanie całej afery. Tak jak była afera Rywina, powiedzmy. Przychodzi facet, chce załatwić sobie, jest pośrednikiem, jeden koncern chce załatwić sobie w rządzie konkretne regulacje, żeby mu było lepiej. Tak? No to jest konkretna sprawa i przychodzi facet z propozycją łapówki. Tam było łatwo zrozumieć, o co chodzi. Nie, Wiktor, muszę ci przerwać, bo jednak z aferą Rywina było inaczej. Nie przychodzi facet, tylko ta afera rozpoczęła się od tego, że przychodzi pani do Rywina, pani Rapaczyński. No tak. Czy tam Grapaczyński przychodzi do Rywina. Tak, zgoda, tak, oczywiście. To Agora przyszła do Rywina, a nie Rywin do Agora. Zapomina. Afera zaczęła się od tego, że to Gazeta Wyborcza. Dobra, Sławek. Pewne zmiany. Oczywiście. No, Gazeta Wyborcza chciała sobie załatwić, czy tam Agora, dobre przepisy. Zapisy w ustawie. Dlatego,
wedle tego, co wynikało z części świadectw, robiła to próbując wręczyć łapówkę, a niektórzy a później... ten Hamrywin chciał za to pieniądze. I tu był problem, rozumiesz? No i zresztą niektórych z uczestników tej historii bardzo później brutalnie dojechano w ramach zemsty, tak? Za to, że to robili, tylko za to, że to ujawnili. I Gazeta Wyborcza poniosła tego konsekwencje raz na zawsze, pokazała, jak bardzo jest niejasne. No, ale ona potem zadbała też o to, żeby Miller czy taka Jakubowska zapłacili bardzo wysoką cenę za to, tak? No, ale oni też zapłacili za to cenę. Ale w sensie takim, że zemścili się w swoim stylu dość solidnie, używając narzędzi politycznych. Ale teraz wracając do tego, tam jak ktoś to wszystko rozkręcił, to było wiadomo, o co chodzi. A tu jak się rozkręci, to wychodzi za każdym razem bełkot. Natomiast zostaje zawsze jedna rzecz. Ogromna suma, to jest zawsze ta sama metoda. Ogromna suma, Jastrzębowski ukradł 50 miliardów. Jak powiem, że mi paru książek nie oddałeś, jeszcze do tego nie wiadomo, czy nawet przeczytałeś, no to wtedy afery z tego nie będzie. Twoje? No połowa, ale... Ja nie kupowałem. Czy ja wyglądam na kogoś, kto kupuje książki? Afery z tego nie będzie. Niektóre chyba te same nawet stoją. Afery z tego nie będzie. Natomiast jeżeli powiem, że Jastrzębowski ukradł 50 milionów, to już będzie brzmiało dobrze. Jeżeli powiem, że nie oddał mi miliarda, to już jest bardzo dobre i to zostanie w części głów. Była taka historia, którą Kazimierz Marcinkiewicz twierdził, że już pod koniec, jak się PiSowi znudził, to dwaj spin doktorzy pisowscy, wiadomo którzy, że szczególnie jeden o imieniu Michał, wymyślili, że go wykończą w ten sposób, że rozpuszczą informacje o tym, że ukradł miliard. I teraz jak będą rozpuszczać informacje, że premier ukradł 10 milionów, to na nikim nie zrobi wrażenia. Ale jeżeli rozpuszczą plotkę, że ukradł miliard, to w mocny sposób to poruszy ludzi. I to jest też ta metoda, żeby ludzie chodzili, ty słyszałeś, patrz, kurczę, tutaj nas się czepiają, podatkowy się czepia, Zenka się tam czepili, że pojechał kawałek po pijaku, tamten nie dopłacił podatku, to musi karę płacić, a tamtych alimentów nie płacił, to rok spędził w pierdlu. A taki premier 12 miliardów z kolegami zabrali. Tusk mówił o Morawieckim, że ukradł 12 miliardów. To jest ta metoda, to jest tylko na to obliczone moim zdaniem. Tak, ale to świadczy o mechanizmach naszej polityki, która jest kompletnie niemerytoryczna, w której się niczego nie sprawdza, tylko się wierzy swojej bańce, bo ten nasz powiedział, wiesz, ja ostatnio też miałem kilka takich rozmów i rozmowy są następujące. No przecież to wina PiSu wszystko, nie? To, że tam Platforma obiecywała, że tam prąd będzie tańszy czy coś, to nie, no wina PiSu, bo tam nie zostawili. Znaczy przez jeszcze jakiś czas, ale jest to też już niedługi, przez jeszcze jakiś czas rzeczywiście wyborcy Platformy będą się na PiSie wozić, mówiąc, że to wina PiSu, ale już jednak minęło 9-10 miesięcy, zaraz będzie rok i ludzie będą niestety źle patrzyli na działania rządu, bo już patrzą, mówiąc o tym sondażu. I ta metoda okaże się zawodna, ta metoda przestanie działać w jakimś sensie, bo ludzie patrzą na swoje życie gospodarcze w dość prosty sposób. No, po prostu mają budżet albo nie mają. Było lepiej albo było gorzej. Albo miałem pieniądze, albo nie miałem pieniędzy. No, biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje nad Bałtykiem, czy działo się nad Bałtykiem, gdzie ludzie przyjeżdżali na jeden dzień na przykład z Warszawy, żeby tam się troszeczkę pokąpać, bo nie było ich stać i wracali do Warszawy, no to chyba jest gorzej. Ale zobaczymy, bo to też może na dłuższą metę. No, słyszymy o wielu inwestycjach, które są kancelowane i te inwestycje miały dać rozwój Polski. Słyszymy o zakładach pracy, które są niszczone. To nie tylko wynika oczywiście albo wprost, to nie wynika bezpośrednio z rządów Tuska, tylko to może wynikać z rządów Unii Europejskiej i z Zielonego Ładu, ale co to kogo obchodzi? Winny będzie ten, kto rządzi. I te czasy nadchodzą. Ja się zastanawiam, znaczy Tusk mógł powiedzieć o tej jesieni z bardzo prostego powodu. Oni się mogą spodziewać jesienią właśnie, czyli zaraz, niezadowolenia społecznego, bo te rachunki już przyszły za prąd i moi znajomi twierdzą, do mnie jeszcze nie wszedł, wyrównany, że one są razy 100%, a nie razy 30 czy razy 20.
Więc powstaje albo dziura w budżecie, albo nie można oszczędzić pieniędzy właśnie na wyjazd zagraniczny, na samochód, na ratę na coś, nie można komuś czegoś kupić i tak dalej, bo trzeba oszczędzać. Więc to niezadowolenie społeczne nadchodzi jesienią. Posłuchajmy, czy ono nadchodzi. Nadchodzi, no, nadchodzi. A ja mam wątpliwość co do tego niezadowolenia. W Interi wisi taki mój tekst, który napisałem wczoraj, że mam bardzo poważną wątpliwości, czy ten nasz odbiorca polityczny i czy odbiorca Platformy zaczyna do końca kojarzyć, słuchasz, czy nadchodzi? Jednak nadchodzi. Nadchodzi, a właśnie ja nie wiem, czy nadchodzi. Ono nadchodzi, ale nie wiem, gdzie się skieruje. Przypomnij sobie pewną rzecz. Warszawa, prezydent Trzaskowski, rozmawialiśmy o tym. Ścieżki rowerowe, jego konik, nie ma, nie działają. Kończą się w wiadomo gdzie. Czarnym wiadrze. Nie. Teraz no, słuchaj, ten słynny tunel przy ulicy Złotej pod Marszałkowską został zamknięty. No to jest, został zamknięty tunel, którym kierowcy sobie wyjeżdżali ze Złotej od razu na Marszałkowską. No dobrze, to trochę poutrudniał. Zostało zamknięte i to jest wielki sukces pana tramwaj Rafał. Miał być. Wielki. A jak tam do Wilanowa się jeździ tramwajem? Nie. Korki są, bo jest wszystko rozgrzebane, tramwaju nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tak, bo nie jechałem. Śmieciami miasto zasypane. Komunikacja makabra miejska. Ale wiesz, która ale też była konikiem. Ostatnio pokazywali, że można było pływać kajakami po warszawskich ulicach. No to tak. No i to jednak. I teraz tak, chodzi ta cała Warszawa i narzeka. Narzeka na to, że śmieci, komunikacja nie działa, korki, syf. A następnie co robi? Idzie i głosuje na Trzaskowskiego. Ale dlaczego tak robi? Otóż ja stawiam taką tezę, że to jest coraz bardziej jak z tymi przez Malinowskiego opisywanymi tymi z Nowej Gwinei, tymi plemionami. Tak. Że oni nie odróżniali, pamiętasz, że oni nie kojarzyli aktu seksualnego z ciążą. I to jest coraz bardziej taki, mam wrażenie, że taki mechanizm. A jest związek, tak? Słucham? A jest związek jakiś, tak? No, a jak tam u ciebie? A musi być z kobietą. Dobrze, tylko tak. Muszą być dwie różne płcie. Ale wracając, Mariusza nie ma, więc możemy sobie rubasznie pożartować. Tak to by nas upomniał. Ale byśmy dostali po głowach. No więc zostając przy tym, moim zdaniem w dużym stopniu ten elektorat tak naprawdę skupia się już na takiej swojej plemienności, czyli my jesteśmy za Tuskiem, bo my jesteśmy od Tuska, my wypieramy to, a nawet go bronimy. To wszystko, co nie wychodzi. Ja się zastanawiam, czy to nie jest strach przed niewiadomą, nie? Że ten jest kiepski tutaj, nie pozwala nam samochodami wjeżdżać do centrum, nie? Czy to zdemontował tamto, tego nie zrobił. No ale wiadomo, jaki jest. A ten nowy to nie wiadomo, jaki będzie, nie? A ja myślę, że to jest inaczej. To jest bardzo głęboka identyfikacja plemienna, czyli nawet jak on coś zrąbał, to jest trochę tak, jakby bliski coś zepsuł. Że żona broni męża, tak? Albo dzieci tam rodziców, czy coś takiego, czy rodzice dzieci. Może nawet w tym kierunku bardzo często, tak? Ukryjmy to. Lepiej, żeby, jeżeli jest z tym problem, to jest problem nie taki, że my więcej zapłacimy za ten prąd, tylko jest taki, że jest problem z tym prądem, trzeba to jakoś najlepiej przykryć albo coś zrobić, bo przez to, że są wysokie ceny prądu, to mogą ci pisowcy znowu wygrać. I znowu będzie ten Kaczyński, którego nie lubimy z telewizora, bo w TVN-ie i w Wyborczej pisali, że on jest niedobry. Ale wiesz co, nie wiem, czy masz rację, bo tak myślałem o tym w szerszym kontekście, w kontekście Unii Europejskiej i w kontekście pani Ursuli von der Leyen, która no właśnie, była odpowiedzialna za wszystkie dobrodziejstwa Zielonego Ładu, była odpowiedzialna za to, że rolnicy właśnie w całej Europie, czy prawie w całej Europie wyjeżdżali na ulicę, blokowali, mówili, jakie nieszczęścia łączą się z Zielonym Ładem, czego będziemy świadkami nie tylko bankructw, ale też zmniejszenia liczby ilości dobrej żywności w Europie i tak dalej, że produkcja żywności będzie transferowana chociażby do Ameryki Południowej. Byliśmy świadkami bardzo drastycznych, dramatycznych scen. Rozrzucanie obornika, niszczenie we Francji chociażby, niszczenie budynków rządowych.
I co się okazało? I okazało się, że no miał być przełom. No w związku z tym chociażby widziała to cała Europa. Cała Europa poniekąd cierpiała, bo przecież jak jechałeś gdzieś samochodem, także w Polsce, miałeś utrudniony dojazd często. Wydawało się, że w związku z tym nastąpi jakaś zmiana. Że w związku z tym ludzie pomyślą, no dobra, ale to rzeczywiście ten Zielony Ład to bzdura, wycofajmy się z tego. Nic się nie wydarzyło, co gorzej. Znaczy co gorsze, von der Leyen po tym jak została wybrana, mu powiedziała, że właściwie dociska nogą ten Zielony Ład, że zrealizuje wszystkie swoje wcześniejsze obietnice. No i co? I ludzie nie wyszli. Znaczy, jak jesteśmy w stanie jakiejś przedziwnej, znaczy demokracja jest w stanie jakiejś takiego, w stadium, nie wiem, zahipnotyzowania jakby, że ludzie jakby zostali zaczarowani, jakby rzucono na nich klątwę i oni siedzą jak w powieści, gdzie tam król siedzi i jest pod urokiem jakiegoś maga, który właściwie go ubezwłasnowolnił. I wydaje się, że wyborcy coraz częściej, być może jest to robione pod wpływem mediów, które mają nieprawdopodobny wpływ na wyborców i ostatnio nawet pojawiają się informacje o tym, żeby blokować media społecznościowe. Media społecznościowe zresztą już cenzurują mnóstwo różnych rzeczy. Jeżeli powiesz jakieś słowo, którego chociażby YouTube, na którym jest nasz kanał, nie akceptuje, no to wyłączą ci monetyzację albo ograniczą zasięg, bo to już jest tego rodzaju cenzura. I to jest przerażające. My w takim świecie żyjemy. Żyjemy w świecie, no tak naprawdę nie demokracji, ponieważ ta wolność jest obcinana, przycinana. Ta wolność jest ograniczana. Bardzo sprytnie, bo jeszcze jednym zaklęciem, no takim, o którym wiemy, które sprawia, że ogranicza się wolność, to jest zaklęcie dotyczące mowy nienawiści. Jeżeli powiesz coś, gdzie kogoś skrytykujesz albo coś skrytykujesz, jeżeli powiesz, że są dwie płcie, no to natychmiast możesz zostać uznany za hejtera, nienawistnika i rzucą się na ciebie ludzie, potępiając cię, nie bardzo nawet wiedząc, z jakiego powodu cię potępiają, bo gdyby się przysłuchali, to pewnie stwierdziliby, że masz rację, ale jest inaczej. Trochę mnie to martwi, to pokazuje kondycję nie tylko Polski, nie tylko Europy, ale chyba coraz bardziej całego świata. W złą stronę idziemy, bo idziemy w stronę takich baranków bez właściwości, które będą karmione chyba dojelitowo i będą miały po prostu wypełniać rozkazy i całkowicie się podporządkować. Sławek, ale jest jedna rzecz, która cieszy. Również o tym wczoraj wspomniałem, bo jednak nie dało się całkowicie oderwać od polskiej rzeczywistości. Otóż niedawno była dyskusja na temat tego, tych zwierząt, czy umierają, czy zdychają. Ja zauważyłem, że czasami zwierzęta, które umierały, teraz już tylko zdychają. Są mniej wartościowe. Wiesz, o których zwierzętach mówię? Nie. O kręgowcach, aczkolwiek nie ssakach, o rybach z Odry. A okej. Ich dramat jakby w tym roku był już mniej, zdecydowanie mniej dramatyczny, prawda? Nie była to katastrofa wszechczasów, nie było to spowodowane ewidentnie przez rząd. Właściwie było to takie coś, no, co może się zdarzyć. Zwróć uwagę na to w kontekście tego, o czym mówiliśmy. Jakże gładko ten elektorat... Pamiętasz marsz? Czarne marsze z powodu ryby w Odrze? Pamiętam. Jakże gładko ten elektorat i ci wówczas tak stroskani, tymi rybami, jakże gładko nad tym przechodzą i akceptują to jako coś, co się może zdarzyć, że po prostu no, trochę się rybką może pozdychać. No. Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, mamy teraz do czynienia z tak zwanym lol contentem sprzed dwóch lat, z roku 2022 i jest wysyp tego lol contentu na X-ie, na Facebooku też. Otóż pokazuje się filmiki różnych pociesznych polityków, którzy wtedy właśnie protestowali. Jest taki filmik, widziałem go dzisiaj, Hołowni. I Hołownia tam występuje właśnie przy Odrze i mówi coś takiego. Ta rzeka jest zatruta, ale polskie państwo nie wie, czym ona jest zatruta. I ten, wiesz, hołowniany, tandetny dramatyzm. Obok niego ci ludzie też z Polski 2050 w koszulach, przerażeni, że zatruta jest ta rzeka. No ale muzycy na koncertach mówili o dramacie Odry. Cała Polska żyła dramatem Odry. I cóż...
Jeden dziennikarz nawet siedział w Szczecinie i czekał na tą rtęć, ale się nic nie działo. Nie? I ten Hołownia mówi, że Niemcy sprawdzili, już po 2 dniach Niemcy wiedzieli, że to jest rtęć, a my nic nie wiemy. Nie? Wtedy Ula Zielińska, wiesz, ta taka specyficzna, kojarzysz Ulę Zielińską? No, oczywiście, pani ministra. No, wice, no. Ona jest specyficzna, jak na nią patrzę, wydaje mi się, nie? Dobra, ale zostawmy to, bo trochę nie chcesz... podobna jest do ciebie, więc nie powinieneś tak bardzo... No, to nie, to strasznie, to nie, nie, bardzo ją skrytykowałeś, jeżeli chodzi o... Dlaczego? Bardzo. Skrytykowałbym, jakbym mówił strasznie do mnie, ale naprawdę, jak na ciebie patrzę, to... Też mam takie rozbiegane oczka. I ona, bo ona jest od tego klimatu teraz, wiceministra. I ona tworzy klimat razem ze swoją, razem ze swoją ministrą. Tworzą klimat dobry. I ona w roku, był jakiś taki dygresja, był taki wywiad teraz w TVP Info, gdzie taka zatroskana dziennikarka, nie pamiętam jak się nazywa, taka kudłata, nie? Troszeczkę, z takim włosem jakby zagęszczonym. I ta pani dziennikarka pyta tej Ursuli, że czy klimat jest kobietą, nie? A ona, że prawdopodobnie, że no i dyskusja jest o tym, czy klimat jest, ale mniejsza z tym. I 2 lata temu ta Urszula Zielińska, mówiłem już, że ona trochę jest taka specyficzna, mówiłem chyba, nie? No, to ona specyficzna, ta Urszula, słuchaj, mówiła, że to są chyba jakieś żarty, że miałyby to wywołać te algi. Kto by uwierzył, że algi w rzece, te algi to tylko słonej wody potrzebują i 2 lata, że bzdury pisowskie. Nie, algi to tylko w sushi są, a w rzekach nie ma. Nie, no nie ma, no. I że kto by w to uwierzył 2 lata temu. Nie? I teraz ktoś tam, jakiś łobuz, zestawił jej dwie wypowiedzi. Tę jedną z roku 2022 i drugą z roku 2024, gdzie już jest... Mówiłem, że specyficzna. A nie, nie o to, że ministrą jest, nie? I ona teraz, że to algi. Wcześniej krytykowała, że teraz... No, ona jest specyficzna. Ja pamiętam taką jej wypowiedź, że jak powstanie przekop w Mierzei Wiślanej, to woda będzie się łatwiej wylewać do morza i to grozi suszy. I suszą. Tak, oczywiście. I tak, się tak patrzyli, ale przecież teraz już te rzeki płyną do morza, nie? Cały czas. Ale w ogóle jest ten poziom wody w tych morzach. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Powiedz mi, jak to jest możliwe w ogóle, że widząc, obserwując działalność, wypowiedzi, sposób rozumowania pani Urszuli Zielińskiej, że ona została wiceministrą w rządzie. A to jest... A tu docieramy właśnie do tego, tego samego pytania, jak to jest, że ludzie głosują na prezydenta miasta, w przypadku którego są wściekli o wszystkie rzeczy, które wiążą się z tym, co się dzieje w tym mieście. Bardzo się to podrywało, drogi Sławku, od takiej podstawowej racjonalności i kojarzenia faktów. To już jest wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, jest pieśnią przeszłości. Pożegnajmy to. To jest forma zaprzeszła w historii ludzkości i się z nią pomalutku rozstajemy, a Polska jest pod tym względem chyba jednym z trendseterów. Otóż, zostając przy ministrach, przy wybitnych ministrach, no. Najpierw powiem o ministrze byłej, a potem byłej i obecnej, a potem o przyszłej, no nawet nie tylko ministrze, tylko o kobiecie, która ma dużo wyższe aspiracje, ponieważ zauważyłem dzisiaj, bo popatrzyłem, co się tam dzieje w kraju i odnotowałem najważniejsze wydarzenia. Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych wydarzeń jest rozmowa pani Muchy w Polsacie. Nie wiem, czy obserwowałeś. Pani Mucha powiedziała... Fragmenty, no, fragmenty. Pani Mucha Marcinowi Fiołkowi powiedziała nie mniej, nie więcej, tylko że tam PSL chce generalnie rzecz biorąc, żeby był pewien kanon muzeów, do których każde dziecko chce pójść. Ona uważa, że to jest zły pomysł. Nie, że chce, żeby zaprowadzał to dziecko, no. No, gdzie mają dzieci po prostu być, tak? Tak jak, nie wiem, dzieci, jak młodzież żydowska na przykład przyjeżdża do Oświęcimia, tak? To, że polskie, czy do Auschwitz, przepraszam. To, że polskie dzieci też mają zwiedzać, nie wiem, jak w Stanach się wozi i ogląda puste pole bitwy pod Gettysburgiem, czy różne miejsca, tak? To, że w Polsce też ma być kanon pewnych muzeów. No pewnie Muzeum Narodowe, tam Powstania Warszawskiego, no wiadomo, że jest pewien kanon, które dzieci powinny zobaczyć, czy które wykształcony w miarę człowiek w Polsce powinien obejrzeć, tak? Wawel. No i teraz uwaga, co stwierdziła pani Mucha? Że jeżeli no już tak PSL musi pod ten swój elektorat, to okej, niech tak robi, ale jej to się nie podoba,
Bo jak się będzie wozić te dzieci do tych muzeów, to one się zniechęcą. To jest bardzo ciekawe podejście do edukacji, bo generalnie rzecz biorąc, To jest ta sama pani Mucha, która mówiła, że ileś lig hokejowych jest, że trzecia liga, co się okazało, że nie ma, tak? To jest ta sama, co była ministrą sportu. Tak, ale to ona się wcześniej zajmowała sportem, teraz edukacją. A, ale no. Tak samo, jest taką samą, bo ona jest specjalistką i od jednego, i od drugiego. No i bardzo mnie zaciekawiła to podejście i ta teoria, ponieważ można by to zastosować również do matematyki. Dlaczego ludzie są zniechęceni do matematyki? Gdyby nie uczyć dzieci, w ogóle nie uczyć dodawania, odejmowania, to one by się tą matematyką fascynowały, a tak są zniechęcone. To samo z polskim, ze sportem, z językami. Rozumiesz, cała ta szkoła... Nie ma tej świeżości takiej, nie? Wynikającej z fenomenologii, że pierwszy raz coś widzisz, to jest dla ciebie fenomen, nie? Nie ma tej świeżości, którą zapewniam. Tylko nie wiem, czy pani Mucha uwzględnia jedno, że wychodząc z tego założenia, należy założyć, że też te wszystkie historie pod tytułem uczymy zasad LGBT dzieci we wszystkich coraz większej ilości szkół w Polsce, to też można, trzeba by było zawieścić, bo i one mogą zniechęcić dzieci. Sytuacja jest bardzo prosta według mnie. Otóż patriotyzm jest wielkim niebezpieczeństwem dla ultraliberalnych elit, podobnie jak wielkim niebezpieczeństwem jest rodzina dla ultraliberalnych elit, tradycyjna rodzina. Podobnie, ponieważ w rodzinach i w patriotyzmie osadzone są wartości. Wartości, które sprawiają, że człowiek jest wewnętrznie silniejszy. Podobnie z wiarą. Jeżeli człowiek wierzy, to jest wewnętrznie silniejszy, czy się komuś podoba, czy nie. Twierdzę, że agnostycy czy ateiści są słabsi, ale na pewno masz większą siłę wierząc, na pewno masz większą siłę wewnętrzną swoją, będąc w dobrej, zdrowej rodzinie, na pewno masz większą siłę, jeżeli jesteś zakorzeniony w tradycji, w polskości, jeżeli masz być z czego dumny. Dlaczego? Dlatego, że takimi ludźmi jest trudniej manipulować. Trudniej jest manipulować ludźmi i sterować i opowiadać im, co mają robić, czego mają nie robić, co jest dobre, co jest niedobre, co mają wykonywać, czego mają nie wykonywać, ponieważ oni mają już swój garnitur wartości i garnitur tego, czego wolno, dekalog na przykład, czego wolno, a czego nie wolno. A tak to się im mówi, wiesz co, no wczoraj, od wczoraj zaszły zmiany. Nie 52 płcie, tylko 56, są trzy nowe. Nie tam 7 czy 6-kolorowa flaga LGBT, tylko już 15-kolorowa, bo jeszcze doszło coś tam. Jeszcze nie końcówki, że żeńskie, męskie, nijakie, tylko jakieś jeszcze inne. I takimi ludźmi manipuluje się, robiąc im w głowie pasztet po prostu. A ja myślę, że jest jeszcze jedna przyczyna, że ci ludzie jak pójdą do muzeum i zobaczą różne rzeczy, to mogą zacząć się interesować i pomyśleć sobie, że wiedzę mogą zdobywać z różnych źródeł. A to jest bardzo niebezpieczne. Zobacz, pójdą na przykład do takiej, zobaczą taką kolekcję Czartoryskich i zobaczą damę z łasiczką i dowiedzą się, że to nieprawda, że tą damę z łasiczką to tak naprawdę za państwowe pieniądze ukradzione Gliński kupił za 300 milionów, a potem podarował Morawieckiemu i Morawiecki włożył ją do niszczarki dokumentów, tam gdzie niszczyli pod koniec PiSu dokumenty, albo jakiejś podobnej historii opisanej przez Harłukowicza, tylko sami skonfrontują fakty i sami się nad nimi zastanowią. I moim zdaniem to jest bardzo poważnym też problemem. To, że to łamie narrację, to powoduje poszukiwanie samodzielności, dzielne wiedzy. Wiesz, to jest również duży dyskomfort. Myślę, że jest jeszcze może być jedna przyczyna, że pani po prostu rzeczywiście, pani ministra, a także jej partyjni koledzy i koleżanki i szefowa ministra za dużo po muzeach może nie chodzą. No jak człowiek gdzieś nie chodzi, to nie lubi. No i właśnie tutaj jest taki jeden z wielu, wielu, wielu sporów, bo to jest pomysł PSL-u. Czyli partii będącej w koalicji. A z drugiej strony, no, Koalicja Obywatelska, Lewica, tak nie bardzo pali się do tego projektu, ośmieszając go albo obrzydzając. I dlatego ja uważam, że ta koalicja summa summarum będzie trzeszczeć i pewnie się roztrzeszczy jakoś. Może za rok się roztrzeszczy. No zobaczymy.
To dobrze. Jest jeszcze jedna historia na sam koniec, i to jest historia najważniejsza z tego, co zobaczyłem. I ona trochę zmienia to, co mówiłeś. Te ceny prądu, to wszystko jest nieważne, bo pojawia się nowa postać bardzo dużego formatu. Klaudia Jachira nie wyklucza kandydowania na prezydenta i tego, że dostanie nominację swojej partii. Czy nie jest to w świetle tego wszystkiego, o czym tu mówimy bardzo często, idealny kandydat, najlepiej odpowiadający czasom, wymogom czasu, potrzebom społecznym, a także pewnemu takiemu ogólnemu poziomowi, który coraz bardziej zaczyna reprezentować nasza polityka? No właśnie tam nie ma poziomu. Nie? Ja pamiętam z jakichś takich głupawych, hepenerskich akcji, ale naprawdę głupawych, no to rozrzucanie banknotów na przykład, no i to wszystko... Wiesz, parodiowanie żołnierzy. Tak. Parodiowanie żołnierzy, tam jakieś nawet happeningi na cmentarzu. I to są rzeczy, które w ogóle wzbudzają moje zdumienie z Partii Zielonych, nie? Ty mówiłem, że Urszula jest specyficzna, mówiłem, nie? No i ona też jest z Partii Zielonych, Jachira. I to przyciągają w ogóle takie, ta partia przyciąga w ogóle takie dziwne dosyć osoby, nieszablonowe bym powiedział. Natomiast ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić funkcjonowania takiej pani, ponieważ, znaczy ja w ogóle z trudem przyjmuję do wiadomości, że ktoś taki może być posłem i że jest posłem. Bo wydaje mi się, że jednak ludzie, którzy głosują, to głosują nie żeby zrobić figle, żeby sobie pożartować, czasem może niektórzy młodsi, ale głosują, bo mają w głowie polskie państwo i mają w głowie to, że ludzie, którzy rządzą polskim państwem, którzy stanowią prawo, czy powinni stanowić prawo, mają wiedzę merytoryczną, mają pewną klasę, nie wiem, może nawet odrobinę chociaż dostojeństwa, że są naszymi przedstawicielami. Nie widzę ani klasy, ani dostojeństwa, ani merytoryki w zachowaniu, postępowaniu pani Jachiry. No widzę raczej, nie wiem, postać komediową, no postać, która mogłaby występować w jakiś, nie wiem, Świat według Kiepskich, czy jakiś innych i jakby niespecjalnie ucząc się roli. Nawet na żywca, więc nie wiem, jak to traktować właśnie to, że no ja ci już mówię, jak traktować. Chyba chciałeś zadziwić, nie? Że... To jest, jak mówiłem, ona jest symbolem czasów i ona tak naprawdę... Zwróć uwagę, jak Jachira miała kandydować do parlamentu, pamiętam, że wtedy jeszcze to było w poprzedniej kadencji, wtedy jeszcze to było przed powrotem Tuska i zapomniany już polityk, to dzieci nie pamiętają, młodszy Grzegorz Schetyna był kiedyś taki ważny polityk. On wtedy był liderem, tam ustawiał te wszystkie listy i Schetyna w ostatniej chwili próbował to zablokować, bo uznał, że to jest straszny obciach, żeby coś z Jachirą zrobić. No ale ona i tak kandydowała, dostała się i tak dalej, i tak dalej. To wtedy była jakimś takim ewenementem, czymś obciachowym, czymś, ojej, co się stało, po co my ją wzięliśmy, tak, ona nas pociągnie w dół. To w tym momencie to ona się mieści w mainstreamie, w jakimś środku tej platformy, tam jest całe stado jeszcze gorszych od niej już w tym momencie. My, niektórzy sprawują stanowiska ministerialne, to jakby, no wiesz, to jest, ona jest po prostu trendseterką, no. Ciężko to przyjąć do wiadomości, ciężko to kiedyś przyjąć była, do wiadomości. Kiedyś była... Oja ty udręczona ojczyzno, co kiedyś... Kiedyś była polityka Dornów, Rokitów, dzisiaj jest polityka Jachir i tego naszego fellow-łodzianina, jak mu tam? Wywiad z nim robiłeś niedawno. Józefa Ciuka, no. A, z Marcinem Józefa Ciukiem, tak. No właśnie. On jest, wiesz, on jest maratończykiem ultra, więc... A nie, no to spoko. To jeżeli jest maratończykiem, to wszystko rozwiązuje. Nie, to też trzeba pamiętać. No. Jest cool też. No więc... Słucham? Cool, jest cool też, cool. No tak, jest cool. Wywiad polecam. Salon 24. Tak, bardzo, bardzo dowcipny wywiad. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu. Dziękuję Ci, Sławku. Bardzo Ci dziękuję. Już się troszkę dowiedziałem. No, to tak w skrócie to, co się tam działo. Czyli dom wariatów jak było, tak jest. Ale mogliśmy trochę bardziej poszaleć, bo Mariusza nie było. No i tak trochę poszaleć. Oby... Zobaczymy, czy będzie się krzywił, nie? Oby nie obejrzał, bo da nam po głowach. No. Trzymaj się, Sławku. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.